Seliga! Everybody know what every man comes cyber. Yeah, boom, the sound consumes when this shit goes cyber. Dziewięćdziesiąt sześć, 200. I zapraszamy jego przeciwnika, jest nim oczywiście Stormy Norman Park. Osiemdziesiąt osiem sześćset. No, chyba tyle jeszcze nie ważył Norman. Start with interview first, right? I think you haven't got that weight in all of your career. So 86 or 87 kilos. 88 kilograms. I feel good. I'm strong. Tomorrow night, this Romanian cage, or what the fuck, Roman cage. Someone call Rosparra's medical team, because this guy's getting butchered in here tomorrow night. We'll see. We'll see. Hey, you're tired after the open workouts. What are you going to do with me, Pumka, Procurator? Yes, you're going to get smashed tomorrow night. We'll see. We'll see. Norman powiedział, spytałem, czy ważył więcej w karierze. Powiedział, że nie ważył więcej w karierze, ale spokojnie. Too many steroids. You got no balls, dude. Za dużo sterydów. Powiedział, że nie masz jaj, ale powiedział, nieważne, czy to jest klatka rzymska, czy nie. On go tam zmiażdży w parterze i będzie jak rzeźnik. Bardzo zdeterminowany. So you need to survive first round because no, it's nobody needs to survive anything, dude. He needs to survive. Nobody, I don't need to survive anything. This is all me. It's my show. Okej, nie będzie musiał przetrwać, to jest jego show. A czy ty jutro zamierzasz w tej pierwszej rundzie urwać Normanowi głowę? Bo tak sobie wyobrażam MMA i te elementy. Widać było dzisiaj na treningu medialnym, że tłamsił swojego trenera Rodneya i myślę, że taki plan też jest. No to niech mnie tłamsi, zobaczymy, nie? U mnie rozkład jazdy jest proste. Bomba na banie, kończymy balet, idę na balet i zapraszam wszystkich serdecznie oczywiście, nie? Krótka piłka. Moi drodzy, nie będę dłużej zadawał pytań, bo przypominam, że face to face zaraz po ważeniu, znaczy po ważeniu oficjalnym i nie robimy tutaj face to face, okej, panowie? Przechodzimy dalej. Dziękuję. Oczywiście face to face poprowadzi niezawodny włodarz, potężny włodarz Boxdel. No i czas na pierwszy co-main event.